Hello, it's me, Hawoś. Epizod 3 leci. Ja nie wiem, co mówić innego, więc po mnie się nie spodziewać jakichś oryginalnych tekstów. Nie zwieszaj się, jak ja proszę cię, rzadka egzystencja. Okej, co tam sobie chcesz? Tak będę zła czy siak? Mam wrażenie, że bohaterka znów nie pomyślała i znów się wtupiła coś, jak nic. Ach, znowu ty. Olivia uśmiechała się tak rozśmieszona i dotknęła mojej opaski na oku. Oczy Olivii jakby spoglądały na mnie. Oczy Olivii w tej chwili wyglądały jak oczy leoparda, który... który patrzy, jakby ocenia swoją zdobycz. Zimna słodycz przebiegła po moim kręgosłupie. Jakby rozproszona przez tą opaskę, nie mogłam tego w ogóle zauważyć. Ty masz z pewnością bardzo piękną twarz. Hej, Olivia, nie dotykaj jej. Nie martw się, nie zranię jej. Czy ona jest jedną z tych... Oczywiście, jeżeli byś ją zraniła, to bym cię zabił. Czy ona jest jedna jak z tych... W poprzedniej części spotkaliśmy taką szlachciankę i ona mówiła, że chciałaby nas mieć na własność jako przedmiot. Czy Olivia jest jedną z tych, która by chciała właśnie takich rzeczy mieć na własność? Tak bardzo... Co? Że taka uzależniająca ja jestem? O co jej chodzi? O, przepraszam. No ja myślałam, ona jednak jest spoczona. Byłam taka głupia, że nie zauważyłam tak pięknej rzeczy. Nie jestem piękna. Pod tą opaską mam bliznę, która nigdy nie zejdzie. Ty jesteś o wiele bardziej... O, dziękuję ci. Jesteś taka pokorna i piękna. To jest bardzo czyste. To jest stopień, który Raj mógłby wybrać. I z pewnością tak twoja krew musi być pyszna. Krew? O
oczy Oliwii zabłysnęły, tak jak u lwa, który... Który... Może jedno i drugie to samo znaczy, ale zupełnie... Tak jak u lwa, który oceniał właśnie swoją jak jej zdobycz może smakować? Czy ona reaguje na moją krew? Więc ona jest zupełnie jak wampir? Więc... A nie była syreną czasem? Hej, jak długo ty chcesz obnotykać? Nie bij mnie, proszę. To ponieważ ty dotykałeś moją dziewczynę zbyt długo? I nie chciałam tego powiedzieć, ale jej krew smakuje katastroficznie, okropnie. Się tak tłuką. Nie ma mowy, to kłamstwo, żebym się trzymała z dala, co nie? Czy ona jednak jest wampirem, a nie syreną? Mówię ci prawdę, generalnie zombie mają złe krążenie we krwi. To prawdopodobnie dlatego jej krwi brakuje takiej świeżości i smak jest na tak okropnym poziomie, że nawet świńska krew by smakowała lepiej. Nasza krew może smakować okropnie, ale nie czuję się zbyt dobrze, kiedy on cały czas mówi o tym, jaka jest okropna. I pomimo, że ona smakuje tak okropnie, Raj, ty wybrałeś tam dziewczynę? To musi oznaczać, że ona ma jakiś inny urok w sobie, który rekompensuje tą stratę? No cóż, to dobrze, to będzie mnie o wiele bardziej bawić. Ty nadal jesteś dziewczyną ze złym hobby? Czy to oznacza, że ona jest jego przyjaciółką jakąś z dzieciństwa czy coś w tym stylu? Cóż, nie poznałam Oliwii jeszcze na tyle dobrze, ale tak mi nie weszła w gusta. Się zastanawiam, czy się mogę do niej przekonać. Za to jego na ubliża Rajowi. Jeżeli rzeczywiście jest jego przyjaciółką, to może oznaczać, że jednak będzie wolała być wobec nas przyjazna. Choćby dlatego, że jesteśmy dla niej zabawne. Czy atrakcją, że jesteśmy, czy coś w tym stylu. Nie, i tak jej nie polubię. Ona widać, że ocenia rzeczy na podstawie stopnia. Zresztą to imię mnie odstraszyło jak Niemca. Nadal? Przepraszam? Wasza dwójka, czy wy się znaliście wcześniej? Osądzam to jakby po waszej rozmowie teraz, ale wy... O, więc chciałbyś wiedzieć o mojej relacji z Rajem? Raj i ja jesteśmy jakby rywalami, więc możemy zrozumieć siebie, że tak to umiemy. Nonsens, niby kiedy ty rozumiałaś mnie? Och, więc jestem jedyna, która tak myśli?
Nie znam jakby innych egzystencji, które są tak podobne do mnie, poza tobą. Dobra, ja tak cię mogę nie lubić. Rai, ja jesteśmy naprawdę podobni w gustach czy w hobby. Podobni w gustach i hobby? Nie jestem czystokrwistą syrenką. W połowie jestem syreną od mojej mamy i w połowie jestem wampirem od mojego taty. Połowie? Tak, czy wiesz, jak działa prawo dziedziczenia ciemności? Dziecko z mieszaną rasą zawsze się rodzi z pojedynczą jakby tą właściwością ze strony albo matki, albo ojca. Czyli krótko mówiąc, ona jest syrenką, ale ma jakby pomieszaną krew i może być trochę wampirem takim. Ale i tak przeważa te syrenia stanu. Mówią, że prawdopodobieństwo jest 90%, że dziecko odziedziczy silniejszą rasę, która ma wyższą krew i status. Takim cudem nasza bohaterka jest zombie, jak jej matka też była zombie, a jej babcia była zombie, a pradziadek był niewidzialnym mężczyzną. Niewidzialny mężczyzna jest klasą wyżej niż zombie, czyli powinna jej matka jakby tak mieć 90% pewności, że się też urodzi niewidzialnym. Czemu ja mówię niewidzialny mężczyzna, niewidzialnym człowiekiem? A zamiast tego się stała zombie. Dziwne. Jakkolwiek istnieje prawdopodobieństwo niższe, że to 10, że się urodzi takie z 10%, że się jednak narodzi niskorasowiec. Dziecko, które rodzi się z dwoma atrybutami od dwóch rodziców? Co? Aha, czyli że jest prawdopodobieństwo, że się urodzi 90% z jedną rasą, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że 10% to będzie takie, że się urodzi z niższą, ale ma jakby obie korzyści z obu rodziców. I to jesteś ty? Racja, mam siłę mojej krwi mojej matki, więc moją rasą jest syrena. Przywileje z bycia syreną i wampirem biegną w mojej krwi przez moje ciało. Mogę zwodzić ludzi moimi piosenkami i w tym samym czasie kocham wysysać krew z pięknych ludzi. Boże, kolejna pijawa. Znam Raya, odkąd byliśmy dziećmi, ponieważ ponieważ nasi rodzice mają dobre relacje między sobą. I nasze smaki są przez to jakby zbliżone, czyż nie Raj? W sumie to myślałam, że ta gra byłaby zbyt oryginalna, żeby się nie pierniczyła tutaj jakaś przyjaciółka z dzieciństwa, więc... Więc zazwyczaj to, co Raj lubi, to ja to lubię i tak samo vice versa, można powiedzieć.
Tak, aczkolwiek jest to kompletnie wbrew mojej woli. Wy się znaliście od dzieciństwa, więc wasza dwójka z przyjaciółmi z dzieciństwa, no eureka! Jeżeli miałbym patrzeć przyjaźnie na tą kobietę tylko przez to, że się znamy przez jakiś długi czas... I z tego powodu nie mogę na nic na to poradzić, że się zachowuję tak niemiło wobec niej, ponieważ nienawidzę ją z głębi mojego serca. Aha, no to dobrze, cieszę się. O, jak okrutnie z twojej strony. Dlaczego nie było okrutnie? I poza tym, co do diabła ty się tutaj... Skąd ty się do diabła ty wzięłaś? Ponieważ chciałam zobaczyć Raya. Czy ty lubisz Raya? Więc szkoła nie była sama w sobie powodem. Skoro już jeden żywioł. Diliklaj. O, już to była dobra odpowiedź. Oliwia, czy ty lubisz Raya? A co ty o tym sądzisz? Co ja? Nie zadawaj jej tak dziwnych pytań. Oliwia, co ty zamierzasz? Co ja zamierzam? Ty kochasz jakieś nieprzyzwoite ekspresje, Wład? Nie, albo że jest nie o obyty, coś w tym stylu. Jesteś taki, no niemiły, coś w tym stylu. Po prostu pomyślałam, że definitywnie miałabym dobry czas, jeżeli bym chodziła z tobą do tej samej szkoły. Bo faktem jest, że to był naprawdę dobry, że miałam naprawdę dobry czas, kiedy... Mogę coś wie. Kiedy co? Chciałam usłyszeć resztę tego, ale Olivia zasłoniła swoje usta. Zamknęła swoje usta. Pod ostrym spojrzeniem Raya. Jednak bez względu na to nie pokazała na to strachu. Olivia po prostu uśmiała się ucieszona. Avalyn, czy chciałabyś wypić ze mną kubek herbaty razem? A razem z tym demonem, z Eriką. Ona ci się nawet przedstawia, ale nie pamiętałaś za bardzo, jakby zamiast od razu użyć jej imienia, to patrzy właśnie przez klasę. Jakby, jak tak patrzę właśnie na jej nazwy, to można to, jak ona to się wyraża, że tak to mówimy. To można raczej zobaczyć, czy ona bardziej się wyraża przez to, jaką kto ma klasę. Więc średnio chyba ci się polubimy, Oliwia. Jakbyś była taką okej dziewczyną, przyjaciółką dzieciństwa, która ubliża Rajowi, to jeszcze stwierdziła spoko pomimo twojego imienia, ale tak jakoś... I'm so sorry. To musi być zabawne. To będzie zabawne. A niby kto by jej pozwolił iść? Tak,
Przerażony jesteś? Jesteś przerażony, że mogłabym ją ukraść do siebie? Nie można ufać syrenom. O, ale ja też mam w sobie wam piżą krew. Nieważne jaki rodzaj krwi ty masz, to niby kto mógłby zaufać syrenie. Niby syreny są najpiękniejsze, ale chyba im się nie ufa zbytnio. Może to przez to, że one mogą kogoś właśnie złudzić, że mogą kogoś oszukiwać swoim śpiewem, tak zahipnotyzować. Kolejny kontrowersyjny komunikat, coś w tym stylu, oświadczenie, wypowiedź, deklaracja. No, taka kontrowersyjna deklaracja. Ty możesz jakby zostać przez to obwiniony, wasza majestatyczność. Wiemy, że relacje między tą dwójką i chyba znam teraz trochę Oliwię, ale nic nie mogę poradzić na ten niepokój, który się wdziera w głąb mojego serca. Nadal wyglądają na siebie bliżej niż inni. Jakkolwiek czułam smutek, to było bolesne i miałam ochotę płakać, nie wiedzieć czemu. Hej, chyba jest już późno. Dlaczego nie wrócimy na dzisiaj już do dormitorium? Co? Przepraszam, Olivia. Prawdopodobnie on będzie mógł cię oprowadzić po szkole potem. Ja bym jakąś piosenkę do tego nagrała, bo ta muzyka jest fajna, naprawdę. Potem jak to powiedziałam, Sopa, pociągam Raja za rękę i zabrałam go z dala, tak jakbym chciała go wykraść. I po chwili. Chwilę potem. Potem jak Raj poszedł ze mną, zabrałam Raja ze sobą, on usiadł na moim łóżku z twarzą... Na moim łóżku z... Potem jak wzięłam Raja ze sobą, to ja usiadłam na łóżku i schowałam moją twarz w moje poduszki. Jak długo chcesz tak zostać? Dopóki moje jakby samo obrzydzenie nie zniknie. A kiedy to się stanie? Jakieś 100 lat później? To najwyższy czas, żebyś podniosła swoją głowę? Nie mogę. Czułam... Głębiej moją twarz schowałam. Dalej chowałam moją twarz w poduszkę. Ponieważ to jest takie żenujące. Ponieważ jestem taka nieszczęśliwa. Bardziej się dziewczyna dokopać nie mogłaś. Ponieważ czułam zazdrość. Czuję się jakbym była zazdrosna, okradziona i zdołowana. Jestem taką problematyczną dziewczyną. No z pewnością.
Ale on się znudzi w końcu. Chyba tym. Hej, Evelyn, no co? Nigdy nie powinnaś być sama z Oliwią? Why? Dlaczego nie? Aktualnie to jest moja kwestia. I takie maj. Z dużej litery maj. Nie lubię, jak Ray jest sam z jakąś inną dziewczyną, ale nie chcę też, żeby był sam z Oliwią. Ona pragnie... Ona jakby może każdego bez względu na to, czy to chłopiec, czy dziewczyna. Ona jest... Ona jest chytra i pragnie zabierać nawet i pragnie jakby zabierać wszystko dla siebie. Pragnie zabrać moje rzeczy dla siebie. Jakby miałam takie już dokuczliwe takie złe doświadczenie o tym, kiedy zostałem okradziony z mojej gry przez nią. Gry? Nie powiem więcej, nie zbliżaj się po prostu do niej. Co to za gra? Czy to był Epchemental? Luna, wiem, że ty lubisz chrapać, ale... Dziewczyna, zastanawiam się... Chciałam zapytać go o to, ale nie chciałem... Ja chciałam też o tym słyszeć, więc... znowu położę moją głowę do poduszki bez... Bez drążenia jakby tego tematu. Przez ten czas Olivia powiedziała to. Nie jestem pewna, co znaczy tu jedno słówko, dlatego po prostu... Przez ten czas Olivia powiedziała, że... odnosiła się w ten sposób do tego czasu, kiedy... jakby... była tą dziewczyną taką, taką niegrzeczną, tak się zastanawiam. Ale... jakby chciała się zabawić z dziewczyną, ale Olivia też jest dziewczyną. O Boże! Co to nie było niby oznaczać, że ona nie dyskryminuje nikogo bez względu na to, czy to chłopiec, czy dziewczyna, mam na myśli? Czyli że co, ona zarówno i to? Nie mogę sobie tego wyobrazić i przede wszystkim wolę przestać o tym myśleć. Będę próbować się trzymać z daleka i postaram się jakby utrzymać przyjacielskie stosunki z Oliwą. Czy ty słyszałeś, co ja właśnie powiedziałem? Słyszałam, ty się martwisz o mnie, czyż nie? Ale jeżeli... jeżeli będę unikać Oliwii, to obawiam się, że to może sprowadzić tylko więcej problemów.
problemów. Jeżeli jej nie poznam, to będę sobie wyobrażać różne rzeczy, kiedy będę ją widziała z tobą i mogę być zazdrosna. Nie lubię tego, więc próbuję się z nią zaprzyjaźnić. Ona zaprosiła mnie miło na herbatę. Prawdopodobnie ona chce być po prostu ze mną przyjaciółką. Boże, przez twoje głupie myślenie ty już straciłaś oko. Chcesz jeszcze to stracić? Nie bądź głupia. Ty możesz powiedzieć to, ponieważ ty nie wiesz, jak silne są syreny. One... Jakby ich grom jest to, że... Ich zabawą jest to, że... Oszałamiają swoją pięknością i manipulują ludźmi, których polubią, za pomocą swojej magicznego głosu, śpiewając. Aczkolwiek nie jest to jakoś szeroko znane, to syreny generalnie mają zazdrosną naturę i silne takie uczucie posiadania czegoś. Nawet to, że ona jakby ma na ciebie oko, jeszcze i naprawdę problematyczne. Ale cokolwiek się zdarzy, wygląda to, że... Cokolwiek się zdarzy, ja nie spojrzę na nikogo, tylko na ciebie? Co? Ty i Olivia macie te same gusty. Jestem trochę zazdrosna, kiedy to usłyszałam. To ponieważ gdziekolwiek my pójdziemy, film czy cokolwiek, zawsze wybieramy kompletne przeciwieństwa. Nie sądzisz? I aczkolwiek ty oraz ja mamy zupełnie inne gusta. Byłam pewna, że jestem bliżej Raya bardziej niż ktokolwiek inny. Zwłaszcza kiedy... Zwłaszcza kiedy trzymałam cię, to było tak, jakbym mogła być tutaj po prostu jedyna. Może to po prostu moje myślenie, ale nie chcę, żeby był ktokolwiek inny, kto byłby lepiej pasował do ciebie. Kobieto, nie słyszysz, że jest coś takiego, jak przeciwieństwa się przyciągają itp. Więc ja... Wystarczy, zamknij się. Kurzył się. O. Co, to koniec? No, jednak nie. Bohaterka, uspokój się, bo jak go wkurzysz, to skończy się na tym, że cię zabierze gdzieś do swojego pałacu i zamknie w jednym pokoju. Będziesz siedziała tam zamknięta do końca swojego życia. Nagle Raj zbliżył się do mnie i szybko zamknął moje oko. Coś ciepłego i miękkiego dotknęło moje usta i w tym samym czasie delikatnie zostałam popchnięta na łóżko. Diabolic Lovers się włącza... Ilustracja. Ładna ilustracja. Nigdy nie czułam, że moglibyśmy się... już rozumiem. Że nigdy nie czułam, że moglibyśmy się stać jednym, kiedy cię trzymałem.
Więc kiedy niby to odczułeś? Czy jakby nie potrzeba na to wyjaśnień? Mówiłam, że Polk Lovers numer 2. To tylko jakby fizycznie bycie w tobie? Co ja tu tłumaczę? Jakby wypełnię ciebie sobą, że normalnie nie będzie żadnej przestrzeni. What? Co ty? Idź ty. Raj delikatnie ugryz. Tips, co to było tips? Przez skórę? Koniu delikatnie jakby nadgryz skórę i pociągnął. Nie lubię w takim momencie jak się zatrzymywać. A, dobra, już rozumiem. Delikatnie ugryzł krawek i pociągnął swoich rękawiczek swoimi zębami. Tylko mnie Raj dotyka bez rękawiczek swoimi gołymi dłoni. I wtedy Raj to jest end? A co się stało potem? To nam nie powiecie. Te odcinki są takie długie, bo się zacinam, ja to wiem. Przez szybę to pędziłam. A przy Raju to po prostu siedzę i takie... Co ty ze mnie kolego gadasz? Nie, myślałam, że chociaż po tej pierwszej części się to może zmieni, takie, że co ty do mnie gadasz, a jednak nie. Ale cóż, zostało nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 odcinków do końca. Więc Awozie, narzekaj, tylko bierz się do roboty i nagrywaj to, a nie. Więc... Ja się z wami tutaj rzekam, zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Bye bye!